pochodzenia z Egiptu, w uczcie paschalnej, zwanej Haggadą, zajęła u chrześcijan relacja o historii cierpienia i zmartwychwstania Pana. W sposób jasny i dokładny w Jezusie Chrystusie dopełnił się niezrozumiały ryt Paschy Starego Przymierza. W II wieku nastąpił spór wśród kościołów Azji Mniejszej o termin świętowania Wielkiej Nocy. Spór zakończony został przez Sobór w Nicei, który ostatecznie ustalił, że Pascha świętowana będzie w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Radość paschalna rozciągnięta została z czasem na 50 dni, zakończonych świętem Pięćdziesiątnicy. Z czasem wprowadzano w świętowanie Paschy wiele zmian, niekoniecznie podkreślających właściwy charakter tych świąt. Jednak msza Pawła VI jasno precyzuje i określa świętowanie Paschy, wracając do myśli pierwotnego Kościoła. Alfabet naszej wiary.